Z okazji Dnia Nauczyciela zapytaliśmy uczniów szkół wileńskich, jaki ich zdaniem powinien być idealny nauczyciel. Idealny nauczyciel to musi być człowiek, który może pomóc uczniu, kiedy on czegoś nie wie. Musi być bardzo dobry, stawię dziesiątki. Dobrze uczyć. Zadawał by pracę domową. Zadaję mało pracy domowej. Zadaję pracę domową, która będzie potrzebna na egzamin. Moim zdaniem idealny nauczyciel musi być dość strogi, ale musi być i dobry, dobrze musi obcować z dziećmi. Przede wszystkim myślę, że musi być wyrozumiały, rozumieć ucznia. Który może znaleźć kontakt z uczniami, który rozumie ucznia, nie zważając na jego zdolności. Musi być sprawiedliwy. Który nie miałby любимców, czyli dziewcząt i chłopców. Jednakowo. Autorytet i taki lider w klasie, który wie, dokąd prowadzi swoją klasę, wie, czego nauczy i wie, czego chce od uczniów. Fajnym, dobrym. Cierpliwy. Dobrym, mądrym. Nie krzyczeć. Niektóre dzieci nie słuchają się, kiedy dobry nauczyciel, bardzo taki za dobry. No to taki może strogi, lepiej. Strogi, ale który również rozumie, może podtrzymać. Wyrozumiały. Nawet jak ktoś nie zrobi pracy domowej, to nie musi od razu dwa stawić. Nie zawsze stawić jemu od razu zły stopień, jeżeli on tam czegoś nie zrobił, znaczy wysłuchać czemu. No bywają nauczyciele takie już nadto surowe, bardzo surowe. Jeżeli nie rozumie czegoś uczeń, to nauczyciel może zawsze mieć, udzielić czasu, żeby wytłumaczyć. Coś. Zawsze pomagać dzieciom. Musi pomagać dla ucznia. On musi go rozumieć. Nie tak, żeby prosto odbić lekcję i iść do domu. Taki, z którym można porozmawiać jak z kolegiem, no żeby takie dobre stosunki były z nauczycielem. Który rozumie swoich uczni, który daje zawsze porady i pomaga. Ma dobry humor i który będzie zawsze wesoły na lekcjach. Wesoły na pewno. Ten, który rozumie nasze żarty, który stara się nam jakoś pomóc i widzi nasze wysiłki. Może musi wysłuchać bardzo dobrze uczniów, czego oni na przykład chcą, czego potrzebują też. Rozmawiają z nami problemy, na przykład jeżeli tam nie umiemy coś tak wyjaśnić, co nie wychodzi. Który wysłuchałby tego ucznia, który by zrozumiał, co on chce powiedzieć. Na pewno taki, który potrafi zainteresować się uczniów właśnie przedmiotem, którego uczy. Taki, który potrafi nawet z nudnego tematu zrobić, zaprezentować nudny temat tak, żeby każdy, nawet nie do końca ten przedmiot uwielbiający uczeń, mógł się nim zainteresować. Moim zdaniem nauczyciel to po prostu musi być taki kolega, który zawsze pomoże i też czegoś nauczy. Każdy nauczyciel w czymś jest idealny.